1980 w Jaśkowicach miało miejsce szkolenie polityczne. Pan przewodniczący zapytał się Nowaka, czym jest dla ciebie Polska Ludowa? Moją matką, odpowiedział. Następnie kapłan pyta się Kowalskiego, kim jest dla ciebie Polska Ludowa? No, matką Nowaka. To już koniec naszej wycieczki w przeszłość. Zapraszamy Państwa do dalszej zabawy w naszej remizie, gdzie wciąż trwa gorączka sobotnic. Ja już z Państwu muszę niestety żegnać. Dobra? Thank you.
mała ściąga. Przed państwem wystąpili operator świateł Artur Hrubecz. Specjalista od dźwięku, reklam i podkładów dźwiękowych Tomek Marcinkowski. W roli zaopatrzeniowców Jakub Korzeniowski. Korzeniewski, przepraszam. Bartosz Kurpas. Jakże niezwykle uprzejma pani sklepowa Marta Sisman. W rolach zdesperowanych klientek sklepu Oliwia Sładek, Monika Komosińska, Karolina Szczęsny i Monika Nowosiewicz. Prawie jak Bogdan Smoleń, Rafał Pasieka. Funkcjonariusze władzy, czyli milicjant, który umie czytać, Daniel Skawek. Ten, który nie umie pisać, Samuel Skawek. Urzędniczka od sprawy do załatwienia, Klaudia Bończyk. W remisie bawili się Julia Kotas i Tymek Jaroszek. Tańczące Justyna i Patrycja Ziętek i Oliwia Sławek. Jeszcze Justyna Czech. Solistka Bonnie M. Natalia Okońska. Solistka Abby i Bonnie M. Emila Reske. Solista Abby i Modern Talking Kamil Zasada. Maryla Rodowicz, Natalia Kuśmider. Jako Anna Jantar i partnerka naszego Travolty Ola Weszka. Abby, Bonnie M., urzędniczka od sprawy do załatwienia, Karina Reske. Oraz solista Abby, Bonnie M., Modern Talking i jedyny Travolta, jakiego mamy, Kuba Dykowski. Wiadomości dla państwa poprowadził Patryk Bończyk. Dziękujemy.